właśnie z nadmorza Barenca. Kolejny raz. A właściwie z dna Morza Barenca. Zaraz tu przyjdzie przypływ. Będzie dużo wody, ale dopóki nie będzie, to siedzimy sobie na mielonych muszelkach wśród wodorostów. W sumie wśród kokusa, którego jedliśmy na miarę, której tu nikt nie zbiera, gdyż zmieniliśmy kraj. Jesteśmy w Norwegii, na jednym z takich najwyższych punkcików, podobnych do Nordkap. I niedaleko zresztą od niego. Na Nordkapie byliśmy 3,5 roku temu, w marcu, więc teraz stwierdziliśmy, że pojedziemy gdzieś indziej. Zresztą jest to trzeci cykl w Norwegii za tej wizyty. Lubią nas. Oj, bardzo. Z nami gorzej. Jest połowa września. A tu piękne słońce. I cieplutko. I jak oczywiście na tą krainę. Wcześniej pokazały nam się foczki, z którymi zresztą się kopałam. Wieloryby. Orzeł przyleciał ode mnie 5 metrów. A dzisiaj też powitała nas tu na plaży główka foczki. No i kąpaliśmy się znowu. I kąpaliśmy się. Ta morze, ta woda ma coś w sobie magicznego. Zaczęło się od Morza Białego, a teraz Barenca. Czas na ocean arktyczny. Zobaczymy kiedy. Jest krystalicznie czysta, przynajmniej na taką wygląda. Więc naprawdę wskoczyć w nią to jest raj. Oczywiście nie na 20 czy pół godziny. No, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze idzie na to czas. Nie, w sumie to ona nie jest taka zimna, tylko fala jest taka troszeczkę i bałem się, że mnie przykryje fala. A ja znowu mam jakieś problemy, że jak dotyka mnie zimne, to jakby się paraliżuje. Ale przepracujemy, przyjdzie czas, że będziemy się cieszyć tą zimną wodą. I tak jest duży postęp. Specyfika tego kraju i tego miejsca jest taka bardzo... jest odmienna niż dotychczas, którą doświadczaliśmy na brzegu Morza Barenca w Rosji. Jak pierwszy raz granicę przekroczyliśmy gdzieś 2 tygodnie temu i przeżyliśmy szok, już sama kontrola była szokiem. Nie od strony rosyjskiej, od strony rosyjskiej też może dość drobiazgowa, ale od strony norweskiej wylądowaliśmy w garażu. No i nawet nie mogliśmy patrzeć na kontrolę naszego auta. Ja nie wiem, to są kraje, gdzie trzeba mieć zaufanie, że nikt nikomu nic nie zabierze. Więc no na szczęście nie trwała długo, ale dopiero po jakby moich nerwach, kiedy powiedziałam, gdzie pracowałam, jakie mam wykształcenie i pokazanie złotówkami. Gdyż czułam się jak 15 lat temu, 20 lat temu, kiedy jechałam do Anglii, tak przepytywałam. Tak, ale jednak zostaliśmy zaproszeni tutaj przez Morze Barenca. Znaleźliśmy się w Norwegii, ponieważ dwie granice z Finlandią są zamknięte dla obcokrajowców. I bardzo szybko odczuliśmy to, że właśnie zaprosiło nas to morze. A nie ludzie, szczególnie ja. Po przekroczeniu granicy okazało się, że przyroda tutaj jest dużo bardziej uboga niż... No uboga to jest naprawdę bardzo w cudzysłowie, niż w Rosji. Ale morze zaczęło się wdzięczyć i zaczęło nam podsyłać. A to ptaszki różnej maści i koloru, a to właśnie morskie ssaki. A opowiedz coś o spotkaniu z wielorybami. Jechaliśmy drogą do miejscowości Damy. Vadso. Nie. Vardo. Nie. To była druga wycieczka. To było dużo pierwsza. Pierwsza była na cykl właśnie, a to była druga. To jechaliśmy brzegiem morza. To jest nazwa miejscowości. Damy ją tutaj. I nagle widzę w morzu coś, jakieś płetwy. Coś?
No, coś takiego, słuchajcie, jak delfin, tak. I to się tak płynie. I nagle zawróciliśmy, stanęliśmy na cyfry i zaczęliśmy to dziwiać. Udało nam się troszkę i sfilmować, i zrobić zdjęć. A w międzyczasie, w ciągu 13 minut, bo mamy to na kamerze, nie tylko przyszedł do nas wieloryb, który zaprosił nas w to miejsce, ale przyszła koczka i orzeł. Zresztą zobaczycie to na końcu filmu, czy w innym filmiku będzie nasze to spotkanie. A tak naprawdę to wieloryby najprawdopodobniej były dwa, pływały koło siebie. Foki były trzy. Wzdłuż brzegu widzieliśmy je, jak miały wyciągnięte łebki i w tej krystalicznej wodzie jeszcze zarysowane były ich sylwetki. No a orzeł był jeden tego dnia, a wcześniej także był jednego dnia i następnego też po jednej sztuce. A ten tutaj to był praktycznie, tak jak powiedziałam, przeleciał 5 czy 10 metrów ode mnie, praktycznie czułam ten powiew jego skrzydeł, wiatr od jego skrzydeł, praktycznie wręcz tego wiatru się troszkę wystraszyła. No, bała się, przyjechała obejrzeć dzikie zwierzę, a później się boi. No bo nie wiedziałam, że to orzeł, no coś nagle koło mnie przeleciało z takim impetem. To może są takie plusy. Natomiast ja powiem szczerze, mnie Norwegia przyłożyła. Nie było jak biela, a nie tylko nie było jak biela, czyli chrobotka, czyli białego porostu, który świeci po prostu niesamowicie, oświetla lasy, tundrę. Nie wiedziałam, że tundra jest biała, bo uczono mnie w szkole, że jest taka szaro-góra. To jeszcze nie było w ogóle tundry. Tundrę zajęły pastwiska trawiaste dla owiec. No, najprawdopodobniej się już to stało dawno, dawno temu, więc oni tego nawet nie bardzo pamiętają. W książkach ponoć do biologii jest, że tutaj jest trawa czymś naturalnym. No, 200 km dalej jest piękna tundra, ale... Gdy byliśmy na brzegu Morza Barentsa w Rosji, tam oczywiście nie w miastach, tylko gdzieś w dzikich miejscach, tundra z białym chrobotkiem podchodzi pod sam brzeg. Jest to normalne, naturalne. Tutaj nie. Tu trawa. Tutaj podchodzi trawa. A w miejscach, gdzie są rezerwaty, podchodzi jeszcze barzyna, czyli Weronika. I tyle. A tam jest całe bogactwo tej borówki, brusznicy, różnych porostów, różnego koloru, nie tylko chrobotka. Jest pełno mchów. A tutaj jest za duże pogłowie reniferów, zeżarło chrobotki. A później, czy wcześniej, nie wiadomo kiedy, sprowadzili jeszcze owce, które to wszystko udeptały i zadeptały. I wygląda to naprawdę bardzo... Ja przeżywałam to bardzo, byłam obrażona na ten kraj bardzo. Byłam wściekła, aż w pewnym momencie Bartek mi powiedział, że to są tylko administratorzy, należy się na nich denerwować. I troszkę mnie puściło. Choć kiedy czytam, jaka jest to piękna przyroda północy, to... Na ich afiszach to tak patrzę, o czym oni mówią? Co oni wiedzą o przyrodzie północy? No tak, tak jest, że zauważyliśmy już to dawno, że Rosjanie w Rosji plują na swój kraj, na jego przyrodę, że jest zadeptana, że jest zdegradowana. U nas w Europie też się tak mówi. O Rosji i o tym, że tam wszystko jest zniszczone i w ogóle... Nie, słuchajcie, Rosjanie mają piękną przyrodę i bardzo dużo dzikich miejsc i właśnie to, że skomunizowali tych swoich ludzi w miasta, miasteczka i większe takie wioski spowodowało, że pomiędzy nimi są przestrzenie przyrody, oczywiście eksploatowane i wycinane są lasy, drzewa, jak ale wszędzie. Lasy są... Ale jest to pozostawione tak po prostu swobodnie i dzięki temu ta przyroda tam jednak jest bogatsza. I uderzyło nas to tutaj w Europie i w Finlandii i w Norwegii, że robi się tu wielkie halo, parki narodowe, dzika przyroda i tak dalej, a naprawdę po przyjeździe z Rosji to wszystko się wydaje znacznie uboższe. No,
nawet właśnie w Parku Narodowym w Finlandii, bo zdążyliśmy już pojechać do Finlandii, zobaczyć przyrodę, ale jednak dalej poczuliśmy zew wartek drugi jeden dzień. A może byśmy tak pojechali na Barenca, a ja na Barenca. I jesteśmy. Popatrzyliśmy zresztą na prognozy pogody w Finlandii i okazało się, że w Finlandii jest szaro burą, deszczowo, a nad Barenca są dwa dni pięknej pogody, więc 400 km w jedną stronę, co za problem. Niektórzy jeżdżą nad morze 600, polskie, bałtyckie, no to my nad Barenca tylko 400. Nadłożyliśmy, no z powrotem będzie, a nie wiadomo jak pojedziemy z powrotem, więc... I przyjechaliśmy tutaj i od razu się wdzięczy morze, jest bezchmurna pogoda, jest plus kilkanaście stopni. Dzisiaj widzieliśmy Norwegów chodzących w koszulkach z krótkimi rękawkami. Muszę teraz w drugą stronę, żeby była równowaga. Coś o domach, coś o architekturze. No tak, norweskie domki, kiedyś byłem ich bardzo i fińskie zresztą też. Fanatykiem byłem, proste domy z drzewa, z desek, zapewne w środku wycieplone wełną, pomalowane na różne kolory. Kiedyś bardzo mi się podobały, w tej chwili niestety nie za bardzo. No są to proste takie baraki, ale jednak pomalowane na różne kolory, co powoduje, że te miejscowości norweskie oraz takie domki porozrzucane w przyrodzie, takie pojedynczo, dość dobrze się prezentują. Zresztą wybieranie zdjęcia, bo mamy spore zaległości, pisanie na blogu, wybieranie zdjęcia, zauważyliśmy, że z Rosji cieszymy się przyrodą, a tutaj dziełem człowieka. Też przyroda jest jaka jest, więc te domki dodają jej uroku. W Rosji niestety architektura jest podobna. Stwierdziliśmy, że bardzo podobna, tylko tam brakuje troszkę na farbę i trochę na porządek. Jedno co, to tak jak już kiedyś mówiliśmy, miejsca piknikowe tworzą ludzie i są zazwyczaj czyste, no i jest jedno miejsce do składowania odpadów. Gminy, państwo o tym dbają. Tutaj dba o to gmina, państwo i wszystko jest czyściutkie. Ale dzisiaj rano też widzieliśmy bałagan zostawiony pod prostą. Więc gdyby tu nikt nie sprzątał, to żeby wszędzie chyba na świecie to byłoby tak samo jak wszędzie, jak w Rosji. Dokładnie, jest tutaj w państwach europejskich rozwiązana gospodarka śmieciami. Są kontenery, są kubły. Większość turystów czy osób mieszkających tutaj po prostu wrzuca te śmieci do kontenera, bo to jest najprostsze. A tam nie ma. A tam właściwie nie ma. Niektóre gminy robią coś takiego, niektóre nie. I ludzie zostawiają śmieci na plaży, zostawiają w lesie. Ale zazwyczaj w jednym miejscu takim, nie śmiecą tak, jako specjalnie. No a domki, tak jak mówiliśmy, w sumie bardzo podobne, tylko szaro-burę, zabałaganione wokoło. I stwierdziliśmy, że gdyby w Rosji to pomalowali, to w sumie by było bardzo podobnie. Nie byłoby jakiejś wielkiej różnicy, nawet domki byłyby bogatsze, bo mają wzdłuż okien takie często takie rzeźbienia. Tak, domki są często bogatsze niż tutaj, architektonicznie bardziej okazałe. No więc jak pomalują tą Rosję, to nagle się okaże, że nie dość, że wygląda tak jak Finlandia, to jeszcze do tego ma dookoła siebie taką przyrodę, że naprawdę tutaj trzeba ze 30 lat, żeby się odbudowała taka, jak jest właśnie tam. Przy drodze często, jak jest tam przy drodze, to potrzeba tych stricte rezerwatów, czegoś takiego, żeby właśnie nie wpuszczać zwierząt, ludzi za bardzo, żeby ta przyroda miała miejsce. Jedno, co mnie również uderzyło po przyjeździe do Norwegii, to właśnie miejsca, że ciężko jest przejechać praktycznie 5 km bez opóźnienia. W Rosji przejazd 10 km często, 100, był taki normalny. Czasem denerwowały miejsca piknikowe, bo ich było za dużo. Za duży wybór po sezonie, szczególnie mieliśmy problem z dogadaniem się między sobą, które miejsce piknikowe jest najfajniejsze.
No i to był problem. Tutaj natomiast zupełnie inny problem. W Finlandii praktycznie wszystkie drogi boczne kończą się domkami i no nie można w ogóle w nie wjeżdżać. Większość z nich jest pogrodzona barierkami, płotkami albo jakimiś łańcuchami. A tutaj z kolei w Norwegii już jest więcej miejsca. Ale żeby tak nad samym brzegiem stanąć, to też jest problem, bo tam, gdzie jest fajny taki brzeg, najczęściej są również różne domki lub rezerwaty, gdzie trzeba stawać na parkingach wyznaczonych. Właśnie tutaj, no wiadomo, można coś znaleźć w Finlandii, udało nam się znaleźć miejsce na jeziorkiem, tutaj w sumie w Norwegii też spaliśmy, ale to jest więcej parkingu do stawania gdzieś, natomiast takich miejsc na przyrodzie nie ma. No. Ale jednak warto tutaj przyjechać dla Morza Barenca, które na pewno Was również zaprasza, dla tych wielorybów, foczek, ptaszków. No wszystkiego, co tutaj jest. No jest do nas w sumie czwarty pobyt w Norwegii. Kiedyś nam się bardzo podobała. Byliśmy jej wielkimi, wielkimi fanami. Tak samo jak byliśmy wielkimi, wielkimi fanami reniferów. No już przy trzeciej wizycie przestaliśmy być wielkimi fanami reniferów w Norwegii. Zobaczyliśmy ten przemysł, zarówno reniferowy, jak i rybny socjal, który tu idzie po tą degenerację zarówno ludzi, jak i przyrody. Natomiast teraz to jest jeszcze dużo silniej. Jest porażający wjazd z Rosji tutaj do Finlandii, Norwegii, do fińskiej Laponii może powiem i do Norwegii tej najbardziej północnej, gdzie niestety, ale na ulicach większość, tak powiem, większość ludzi wygląda naprawdę, no na ich twarzach jest wyraźny problem alkoholowy. Tak, w Rosji to jest memele, który sędzi pod sklepem. Natomiast tutaj jest to chłopak, który chodzi troszkę sztywno, lepiej ubrany niż menelek rosyjski. No i jeszcze jedno, co zauważyliśmy, brak energii. Brak energii w ludziach. Rosjacy oni są to sam, są prości. Szczególnie ci prości ludzie. Mają emocje na twarzy. Jest zły, to jest zły. Po pijaku wykrzyczy czy coś tam. Natomiast tutaj jest maska pozbawienia emocji. Czy to tak jakoś nazwali, że są zastraszeni, nie? Że... Tak, są emocjonalnie zastraszeni. Tylko teraz jakoś tak nie umiem wypowiedzieć tego zastraszeni. Chyba zamarzła mi szczęka w morzu. No, zastraszeni są. Są emocjonalnie zasuszeni, ale przede wszystkim to tak wygląda troszeczkę, jakby ich układ nerwowy był porażony od choroby alkoholowej. I to widać, i to naprawdę widać. Jeszcze druga rzecz, są znudzeni tym, co robią. Mają co prawda kampery, mają pieniądze i to też poraża. Rosjanie przyjeżdżali nad Barenca, rozbierali się, idę się kąpać, o tam! Taka radość przebywania tam gdzieś, natomiast tu... Radość takiego prostego spotkania z przyrodą, z morzem, z jeziorem, z rzeką, z rybą. Tak jak ja byłam dzieckiem, kiedy leciałam, przyjechałam nad Bałtyk tam o 5 rano pociągiem i leciałam się przywitać z morzem. Nie było ważne rozkładanie namiotu, tylko ważne było przywitać się z morzem. I Rosjanie się często tak zachowują, tych, których spotkaliśmy. Natomiast tutaj ludzie są po prostu znudzeni tym, co robią, zmęczeni. Myślę, że problem jest również w tym, że te pieniądze, które im miały dać szczęście, tego prawdziwego szczęścia im nie dają. I to, co robią, nie do końca robią z serca. No, a wiele rzeczy muszą się zachowywać jak Norwegowie, czyli muszą być zasuszeni emocjonalnie, gdyż Norweg nie może pokazywać złości, nie może pokazywać uczuć. Też właśnie będąc w Kirkenes, zaraz po przekroczeniu granicy, zobaczyliśmy zdjęcia na ulicy jakichś fotografii sprzed 100 lat. To nie byli ci dzisiejsi Norwegowie.
tam było, w tych zdjęciach było życie w tych ludziach. Takie proste życie, taka emocja złości, czegoś. Teraz to jest, to widać po twarzy, oczywiście po zmarszczkach, można powiedzieć, jakie to ma problemy emocjonalne, ale te problemy są w środku. Nie ma ich w oczach, nie ma ich w tak. One są głęboko łyknięte i głęboko schowane. Dobrze, ale teraz już może skończmy, bo już będzie tak. Za długo, już nie będziecie mogli nas słuchać. Kończąc, zachęcamy do kontaktu z przyrodą Morza Barentsa. Jest jakaś siła, taka surowa, ale taka potężna siła jest w tym morzu. Tak, jest to najbliższe morze, które jest w sumie dostępne nam, a które graniczy z Oceanem Arktycznym, którego wody się mieszają w czasie przypływu i odpływu, które ma w sobie energię bieguna północnego, z którego mamy nadzieję, że Was niedługo pozdrowimy. Tymczasem. Wow, Bartek! Widzisz, drapiesz... Ale magia, orzeł, foka, orzeł, foka i Barentsa i coś jeszcze. Nie no, w ogóle tu nie ma dzikiej przyrody, w ogóle Norwedzy wszystko wybili, zrobili. Dobra, Bartek, dobra, buldożerem wyrównali. O, jeszcze jakieś małe. Jaka magia!